Witamy w zestawieniu zwycięzców wyzwania PS Plus w Destiny. Miejsce 10. Michał przesłał nam kompilację swoich akcji w Triasach. Na 9. miejscu Krystian demonstruje, co można zyskać, uprawiając agresywną metodę podejścia do wroga podczas rozgrywek Iron Banner. Tak na marginesie, Terror MF jest jednym z topowych graczy w polskiej społeczności Destiny. Pozdrawiamy! Miejsce 8. Tytuł filmu Norberta nie doleciał. Miejsce 7. Kolejne agresywne natarcie zwieńczone superem. Miejsce 6. Odrobina sprytu, dobrze odpalony super i zabawa wchowanego może czasem zaowocować tego typu akcją jak u Piotra. Miejsce 5. Zasada w Multi Destiny 1 jest prosta. Jeśli widzisz heavy ammo, nie lecisz po nie na oślep całą drużyną, bo może się wydarzyć dokładnie coś w tym stylu. Miejsce 4. Trochę za wcześnie odpalony super u Dawida, naszym zdaniem został jednak wykorzystany optymalnie. Miejsce 3. Odkąd pamiętam, Superstorm Cholera zawsze powodował u mnie wzrost tętna, a najbardziej jak wbijała się na niego większość z mojej drużyny. Bardzo fajnie odpalony super przez Jakuba. Miejsce 2. Dobrze włączony super Blade Dancera zawsze oznacza kłopoty dla przeciwnika, zwłaszcza w wąskich korytarzach. Ten nóż na koniec to już przysłowiowy liść z niewagi. Do tego wszystko kończy killstreak 10 przeciwników. Nasze zestawienie wygrywa Daniel Stalowe Nerwy Arczyński. Już tłumaczę, co tu się stało. Daniel jest ostatnim żyjącym w zespole. Trwa dogrywka. Najpierw wykonuje taktyczny odwrót pod ostrzałem, a potem pięknie kładzie sam na plecy całą drużynę przeciwnika. Czapki z głów za chłodną głowę i opanowanie sytuacji, zwłaszcza podczas triasów. Naprawdę kozak akcja.